Call Oaks has been infected with the virus. That rounds out to about 70,000 hostiles. We also received word that an organization named Neo Umbrella just claimed responsibility for the attack. Neo Umbrella. I know what you're thinking. Yeah. It's Raccoon City all over again. That's all the news I've got. Now it's your turn to help me. I need to know what's in that cathedral. I've got suits breathing down my neck for info. Suits? Specifically, Derek C. Simmons, National Security Advisor. Hang on. Ja was witam bardzo serdecznie, moi mili. Z tej strony do was oczywiście Kaldyrn. Wracamy do Resident Evil 6. Jak widzimy, znajdujemy się w nieciekawej sytuacji. Autobus, którym uciekaliśmy z miasta, no i aktualnie zwisa na krawędzi, a my musimy się bronić. Yeah. For whatever reason, we're still alive. We're cutting through the cemetery to reach the cathedral. No właśnie, tak jak Leon powiedział, uciekli przed wirusem, no niestety śmierć i tak ich dopadła. Tak więc ratowaliśmy ich, można powiedzieć, bez najmniejszego sensu. I chociaż bez nich byśmy raczej sami nie uciekli z miasta, więc na pewno... No... Ich poświęcenie nie poszło na marne. Ich ofiara może w ten sposób. Chociaż ta ofiara raczej nie była planowana. Mamy sporo tabletek, więc sobie odnowimy troszkę zdrowia. Uważamy na groby, ponieważ rozkopane groby, ponieważ możemy do nich wpaść, bo jak zapewne zauważyliście, znajdujemy się na cmentarzu. Skurwysyny skaczą. Jak popieprzeni. O właśnie. W niektórych grobach chciałem powiedzieć, że mogą się znajdować jakieś znajdźki. Ewentualnie zombie. No! Mam już dosyć, naprawdę. Gdzie jest shotgun?
z tą bronią, jak będziemy, to na pewno do nas nie doskoczą. No tak! Dosyć ciemno, więc trudno ich dostrzec. No i błyskawice, które nas dosyć mocno oślepiają. Kierunek, w jakim podążamy, to oczywiście katedra. Którą już widać z oddali. Niestety będziemy musieli się troszkę namęczyć, aby do niej wejść. Tu raczej nic nie znajdziemy. Znaczy poza granatem oczywiście. Sprawdzę jeszcze te drzwi. Roger. Cholerny pies. I troszkę amunicji, nic poza tym. A, psina ma klucz. Musimy go dorwać i zabrać mu klucz, który no, otwiera bramkę, dzięki której będziemy mogli się dostać na posiadłość katedry. Lepiej troszkę pochodzić właśnie z pompką. Większe problemy ram raczej nie będą doskwierali, jak będziemy z niej strzelali. Dobra, mamy klucz. Aha, i tu wróciliśmy do autobusu. Ledwo uniknęliśmy kolejnego przewrócenia. Ale już się nam kończy amunicja. O, Magnuma na pewno załadujemy, podstawa. Troszkę przysprintujemy. Także mamy taką opcję. Oho.
Do kogo strzelasz, Helena? Chyba już wiem. Dobra, uciekajmy stąd, bo nie wiem, czy oni będą się kończyli, czy non-stop będą wychodzili. Klucz był potrzebny nam do tej bramki. Okej, okay, we're in. Roger. Leon, are you all right? Well, nothing broken anyway. Good thing too. I kind of doubt you'd be doubling back for me. You never know. Okej. Okay. Czyli teraz zaczyna się dosyć poważna sprawa, bo zostaliśmy rozdzieleni. I gdzieś tu jest cholerny krzykacz. O, jest. Musimy go jak najszybciej się pozbyć. Nami, przed nami. Krypcie siedzi. Ale dobra, cały prowadyr, który ich zwoływał, leży martwy. Ale jest jeszcze jeden. Wow. Aby Helenie nic się nie stało. Tu są drzwi, do których na razie nie wejdziemy. Aha, Helena ma problemy. Jest dwóch krzykaczy nawet. O, ładnie, Helena, to było. No, muszę przyznać. Z klasą. Oczywiście wrócimy tutaj do ścieżki, którą ona przebyła, ponieważ jakieś skarby mogły tutaj pozostać. Tak, to jest to miejsce, przy którym wypadliśmy, ale nic dalej nie ma. Dobra, wracamy w takim wypadku. Spray zawsze w porządku. Man, you're a sight for sore eyes. Thanks. You coming to this cathedral with me or what? No, jesteśmy już pod nią, tak naprawdę. I tu czeka nas kolejna zaciekła obrona.
I see it. Hurry. Roger. Hello? I know someone's in there. Open up! Are you crazy? Those things will kill us! Look, it's just us. Hurry up and let us in. Oh, shit, I will. I can hear it out there. Okay, okay. We'll get rid of them first. Okej, okay, polecam tu używać ładunków wybuchowych. To jest akurat bardzo dobre rozwiązanie. Słyszę dzwony, chyba żeby zwabić więcej przeciwników. Tych tu jest pizdę. I ciut ciut. I'll give you guys a hand. Let's wait these things. There was someone in there with a little backbone. Oh, open the door! Now! Pozbierajmy szybko, co się da. Jeszcze zamknięte. Dobrze, że tyle tych granatów mamy. Not too shabby. Putting a lot on the line, trusting you. There's a secret door by the altar that leads underground, but we need to find a way to open it. You want to tell me what's down there? It's better if I show you. No i dotarliśmy. Nie można powiedzieć, że bezpiecznie do katedry. Heavenly Father, I beg of you. To można pozbierać sobie oczywiście, co się tylko da. Oczywiście polecam to robić. Każde zapasy przydadzą się, są na wagę złota. Więcej chyba na razie tu nie będzie. This isn't just part of the decor. You're right. There's more here than meets the eye. Roger. Przed nami niezbyt trudna zagadka teraz, aby otworzyć ołtarz. Helena musi nam spuścić drabinę na górę. Nim jednak pójdziemy na górę, sprawdzimy sobie, czy da się otworzyć tu niektóre drzwi. Te się da. My son Marco, he's in the PSAA. A, jest roślinka. He'll be here with the whole army any minute now.
BSAA ma swoje sprawy na głowie teraz, dziadku. Nawet jeśli twój syn tam służy. Kolejna zielona roślinka. Można by połączyć. Ale zostawię je na razie. Nothing. It must be missing something. The two motherly saints will reveal the path. Innymi słowy, musimy jeszcze jedną taką jeszcze jedną taką figurkę znaleźć. Jest. It's identical to the other one. Something tells me they're not just for show. Tutaj dla zainteresowanych, jeśli ktoś chce zdobyć emblemat, on znajduje się w tamtym miejscu. Dobra, musimy we dwójkę w tym samym momencie położyć te statuetki. Więc musimy czekać, aż Helena tam dobiegnie. Now we're getting somewhere. Enough of these games. Let's go. Tu będzie nas czekała za chwilkę niezła walka z, powiedzmy, takim mini-bossem, ale nim to nastąpi, to jeszcze mamy troszkę do przejścia. Roger. No właśnie, zostaliśmy rozdzieleni. Elena, there's a switch on these statues that shuts them off. Musimy uważać na te statuły właśnie. A to będzie takich kilka takich pomieszczeń i one będą coraz trudniejsze. This is gonna get a little bit dicey. We don't have time for this crap. Mam nadzieję tylko, że Helena sobie jakoś poradzi. W końcu to jest AI. Tym razem dwie naraz były. Wow, u mnie jeszcze jedna jest, nie zauważyłem jej. Szybko. Dobra, udało się. Mamy celownik. Zagadka z celowaniem, innymi słowy. Musimy namierzyć celownikiem na te kule.
ciemno, jest mocno ciemno. Leżeć i nie wstawać. Dobra, gdzie następna kulka? Oczywiście Helena w tym samym momencie celuje w swoją, aby nam otworzyć drzwi. I mamy klucz. A raczej kolejną statuetkę. Zamknięte. Mamy ciało. Jest następna statuetka za kratami. Zagadka z dzwonami. Jeszcze jeden. That's all of them. Kind of feel bad shooting antiques. Tak, pytanie, kto wymyśla takie zagadki, co nie? Mamy dwie statuetki. Te drzwi wcześniej, do których próbowałem wejść, otworzyły się, więc one prawdopodobnie teraz prowadzą do wyjścia. Tak jest. Dlatego, że jesteśmy na samej górze tym razem. Tutaj emblemat stąd, w razie czego ten można zestrzelić, ten, który wcześniej wam pokazywałem. Nim jednak użyjemy statuetek. Zabieramy sobie skarby. I polecam przygotować magnuma. Dobra, innymi słowy, trzeba go jak najszybciej zatłuc. Where the hell did that thing come from? Look out for Scott! Get out of here!
No nie mogę trafić jej, no naprawdę. Gdzie to uciekło? Na górę. Nie chciałem przeskakiwać akurat. Nawet achievement dostałem, dokładnie, bo tutaj jest nawet achievement do zdobycia za uratowanie kilkunastu osób, o ile się nie mylę, nie wiem dokładnie jakiej ilości. Megan, everyone's gone. It's gonna be okay. We still got each other. I jak zapewne zauważyliście, wcześniej nie udawało mi się wykonać tego zadanka. Dlatego, bo grałem na najwyższym poziomie trudności, więc to jest przyczyna tego. Nie wezmę tego, tych roślinek, no nic. Zostawię je w takim wypadku. Chyba przynajmniej dwie osoby muszą ocaleć w tej walce, żeby dostać ten achi. Ale jeżeli ja grałem zazwyczaj na najwyższym poziomie trudności, czy tam na tym weteranie, tym niższym, no to bardzo trudno było zrobić to osiągnięcie. All right. Ready? Jest jeszcze skrzyneczka ze skarbem. Roger. No i jesteśmy w podziemnym laboratorium. Ale wydaje mi się, że ten odcinek mogę zostawić, no ten level mogę już dalszy ciąg mogę zostawić na następne odcinki, tak więc mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Zostawcie jakiś ślad po sobie, komentarz, like i trzymajcie się, do usłyszenia już niebawem. Na razie.